Nie tylko Anastazja. 24 i 27 latek dopadli Brytyjkę na Krecie, sąd właśnie podjął decyzję w ich sprawie. Sprawa morderstwa 27-letniej Anastazji Rubińskiej wciąż odbija się szerokim echem w mediach. Teraz okazało się, że nie jest to jedyna zbrodnia, jaką żyje obecnie Grecja. Dwóch Pakistańczyków zgwałciło 18-latkę na Krecie. Kreta, dwóch Pakistańczyków zgwałciło 18-latkę. Do okropnego zdarzenia doszło prawie rok temu, w lipcu 2022 roku na greckiej wyspie Kreta. Jednak dopiero w środę dwóch oprawców 18-letniej turystki usłyszało słowa wyroku. Za gwałt na Brytyjce 24-letni i 27-letni Pakistańczycy otrzymali karę dożywotniego pozbawienia wolności. Informacje na temat wyroku, jaki usłyszeli oskarżeni, podały greckie media. Oprawcy zostaną przewiezieni do zakładu karnego w Trypolis, leżącego w południowej części kraju. Anastazja nie była jedyna. Kolejna tragedia wydarzyła się na Krecie. Warto zaznaczyć, że oskarżeni 24-latek i 27-latek z Pakistanu bardzo długo nie przyznawali się do swojej winy. Mężczyźni twierdzili, że dziewczyna dobrowolnie zgodziła się na stosunek seksualny, ale sąd nie wierzył w ich zapewnienia. Obecnie zostali oni skazani na dożywocie bez okoliczności łagodzących. Jest to kolejny dramat, którym żyją greckie media. Oczywiście wszyscy są zaangażowani w rozwiązanie sprawy polskiej turystki, 27-letniej Anastazji. Według wstępnych ustaleń kobieta miała być zgwałcona i zamordowana przez 32-letniego obywatela Bangladeszu. Nowe doniesienia w sprawie zamordowanej Anastazji. Polka zaginęła na greckiej wyspie Kos 12 czerwca, a 6 dni później lokalne służby odnalazły jej zwłoki ukryte w czarnym worku pomiędzy liśćmi i krzewami. Podejrzanym o morderstwo i gwałt Anastazji jest 32-latek z Bangladeszu, z którym dziewczyna była widziana na krótko przed śmiercią. Obecnie grecka policja jest w posiadaniu karty SIM z telefonu mężczyzny, której wcześniej próbował się pozbyć, aby zamazać ślady swojej znajomości z zamordowaną dziewczyną. W jego pokoju odnaleziono również blond włos, ślady DNA 27-latki oraz zakrwawioną koszulę. We wtorek odbędzie się proces. Poprzedni obrońca Salahuddina S. zrezygnował ze swojej funkcji. Obecnie podejrzanego reprezentuje grecka prawniczka.